minęło pod klatę już. Zobacz, ale no, ty zobacz takie kipki. Zobacz, ty. Dobra, dobry gość. Pokażemy mu zaraz, kurde. Dobry typ. MZ-a. Dobry gość. Zajebisty koleś. Czas, żeby najszybszą torówką XX wieku zaatakować kolejny tor i żeby ustalić jakiś punkt odniesienia dla tego leciwego, starego motocykla. Więc jesteśmy na torze w Słomczynie, na imprezie JC Group. Przyznam, że ja już tutaj byłem 2 dni temu i pewne nagrania nawet mam, natomiast jeszcze tego wszystkiego nie miksowałem, nie odtwarzałem, nie patrzyłem. Chciałem to zrobić już jako suma takich 2 wyjazdów, jako taki wyjazd po prostu 2-dniowy. Dzisiaj mamy dzień o wiele trudniejszy, bo dzisiaj jestem na sesji popołudniowej. Przyjechałem tutaj wspólnie z tatą. Tata jeździ XX-em. Rewelacyjny zrobił progres, bo zrobił 6 sekund progresu względem ostatniej naszej wizyty. Znaczy też sprzed 2 lat, co prawda. Natomiast powiem wam tak, no tutaj muszę przyznać, że tempo, jakie pokazała R1 na torze w Słomczynie, jest dla mnie rewelacyjne. 2 dni temu warunki były ciut lepsze i udało się pojechać 41,7, co zdecydowanie przewyższa w ogóle moje założenia jak na ten sezon tym motocyklem, bo mówiłem wam, że chciałbym zrobić 42,1. Udało się zrobić 41,7, 765 z tego co pamiętam, więc jestem ogromnie zadowolony już z tego piątku sprzed 2 dni. Natomiast dzisiaj, teraz po 3 sesjach są 33 stopnie w cieniu, warunki naprawdę bardzo ciężkie. 2 dni temu było 30 stopni, ciut lepiej. Opony są już zmasakrowane. Tutaj na torze w Słomczynie jest bardzo duży problem z utrzymaniem opon w ryzach. Kierunek jednostronny, cały czas w prawo, niższe opony. I przyznam, że jestem już na limicie. Opony są już bardzo zużyte, nie chcę ryzykować. Teraz pojechałem 41,8, czyli leciutko tam 1/10 gorzej niż 2 dni temu. I powiem wam, że ja już tego tempa nie będę śrubował.
Mamy jakieś nagrania, postaram się Wam pokazać trochę materiałów z toru, z różnych, z różnych kątów. Co, mam też materiały z Zadubka, także zobaczcie sobie, jak prezentuje się Rydynka. Jestem zachwycony tym, w jaki sposób można pojechać od razu 1,5 sekundy progresu życiówki względem Ducati 999. Myślę, że pokazuje potencjał tego motocykla jako rzeczywiście, no chyba rzeczywiście najszybszej torówki XX wieku. Jestem póki co ogromnie zadowolony, ale też mega zmęczony. Teraz dotankowanie, szykuję się na kolejną sesję. A jeszcze ma być bonus na koniec dnia. Tatuś zapowiedział, że na ostatnią sesję bierze na próbę R1 i będzie testował. Także myślę, że to może być bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Będę mu kibicował. Tymczasem popatrzcie trochę materiałów z toru. Dobra, pora podsumować ten dwudniowy wyjazd na tor Słomczyn w moim przypadku i jednodniowy w przypadku mojego tatusia. Kilka ciekawych rzeczy muszę Wam powiedzieć, bo przede wszystkim tak. W moim przypadku, jeśli chodzi o jazdę najszybszą torówką XX wieku, czyli moją R1. Dzisiaj w tych, no obiektywnie, jeszcze trudniejszych warunkach, bo ten upał naprawdę był ekstremalnie doskwierający. 33 stopnie to ja na termometrze można było zauważyć, więc to są warunki, to już się nie da jeździć. Opony były zmasakrowane. Udało mi się pojechać rzeczywiście to 41,8, czyli 0,1 sekundy wolniej niż 2 dni temu i tego już w sumie nie poprawiłem. Natomiast na piątą sesję zamieniliśmy się statusem motocyklami. Zrobiliśmy sobie taki eksperyment. Powiem Wam, że trochę na sentymencie wziąłem pierwszy raz od długiego czasu Hondę, moją starą Hondę CBR 1100XX, czyli motocykl z mojego poprzedniego projektu, prawda? Czyli z projektu Turystykiem na Tor. I mówię, dobra, tatuś, chodź się zamienimy. Wziąłem tą Hondę i co Wam powiem, myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, istotne do odnotowania. Zrobiłem tą Hondą, tym wielkim klocem, dzisiaj 44,1, a pojechałem tylko pół sesji. Tak po prostu z marszu sobie ją wziąłem i zjechałem, bo już nie chciałem... Nie oszczędzałeś trochę mojej opony. Tak, tak, bo jest tam, ona jest na totalnie drogowych superkorsach SP, więc nie chciałem tych opon gdzieś tam niszczyć, bo nadal był ten upał.
Więc tyle, 44,1 z marszu to jest jak dla mnie naprawdę mega satysfakcjonujący wynik. I powiem wam krótko, jazda, znowu wrócę do tego, co mówiłem 2 lata temu, jak jeszcze ten projekt trwał. Jazda tą Hondą daje ogromnie dużo fanu. Po prostu obcowanie z tą mocą, z tym momentem, z tą wielkością tego motocykla, z tym oczywiście, jakie ma swoje słabe strony, ograniczenia, ale wykorzystywanie jej potencjału dzisiaj przez te, nie wiem, tam 8-9 minut sesji, piątej sesji, było dla mnie mega satysfakcjonujące. I teraz przechodząc do tej drugiej części zamiany, no, tatuś wziął R1 na moim całkowitym setupie. Ja charakteryzuję się tym, że mam bardzo wysoko podnóżki. Tata ma zupełnie inny układ ciała, ma dłuższe nogi i w ogóle ciężko było mu na te podnóżki tam wejść i przejechał sesję. No i tatuś, powiedz, co tam sądzisz. Ponieważ jest to w sumie moje pierwsze wystąpienie w dwóch programach, które Paweł prowadzi, zawsze unikałem tego, ale rzeczywiście tylko dosłownie kilka słów. Ja muszę dodać, że przyglądałem się tutaj troszkę z góry, jak Paweł jechał na tej Hondzie i muszę powiedzieć, że to chyba było jeszcze większe wrażenie, jak ja patrzyłem, niż on jak jechał. To było naprawdę, naprawdę fajne. No, jechał w takiej silnej, czteroosobowej grupie. Jak znaczy, jechałem w swojej grupie, tak, szybkiej, czyli czerwonej grupie. Jak prawda? Szedłem tu na tor, widziałem go, że jechał jako czwarty w grupie. Zanim tam po paru schodkach wszedłem sobie na górę. Świetne wyprzedzanie na pierwszym miejscu w tej grupie. Bardzo to fajnie wyglądało, muszę powiedzieć. Bardzo fajne doświadczenie po trasie. No, a dla mnie, żeby już nie przedłużać, dlatego tu się w ogóle stanąłem, pojawiłem, bo to, że no pierwszy raz wziąłem kolejny motocykl z kolejnego projektu Pawła. Kiedyś wziąłem pierwszy raz Hondę i tak zostało, i jeżdżę, i to już chyba... W sumie jesteś jej głównym użytkownikiem, tak naprawdę. Teraz wziąłem pierwszy raz tą R1 i przejechałem, z czasem wcale nie jakimś tam... Ojciec pojechał 1/10 sekundy wolniej R1 za pierwszym podejściem niż... XX-em niż dzisiaj Hondą, ale no przecież Hondą jeździ ale od 2 lat. Ale zrobiłem, czas poprawiłem. Tak, to też trzeba odnotować, bo byliśmy tutaj ostatni raz z ojcem 2 lata temu. Mieliśmy 2 lata przerwy właśnie na Słomczynie. I dzisiaj ojciec zrobił 51,0 z 57,1, czyli 6,1 sekundy progresu. Tak. Nie będąc tu 2 lata, no jest ogromna przepaść. Nie? Chociaż było naprawdę ciężko, temperatura no dawała tak, się ale mocno. Ja też patrzyłem, jak ojciec jechał i naprawdę wyglądało to o wiele, wiele lepiej niż 2 lata temu. Ja po prostu pamiętam, jak to wyglądało wtedy. Naprawdę to już zaczęło jakoś wyglądać. Oczywiście nadal tam tata ma swoje błędy, tak jak sam ja też popełniam swoje błędy w trakcie jazdy. No ale progres jest ogromny. Natomiast patrzyłem na, teraz ja powiem ze swojej strony, co widziałem, kiedy tatuś jechał R1. Pierwsza sprawa, ma również, tak samo jak ja, bardzo dobrze dobrane to pod względem kolorystycznym. Kombinezon ojca idealnie pasuje do barw R1. W sumie ojciec jest ode mnie potężniejszy. Wygląda na tej R1 bardzo dobrze. Pozycję, jaką przyjął, no bo tam się nie da innej przyjąć, była fajna. Zaczął w końcu wystawiać kolana do boku. Oczywiście nie pochylał jeszcze jej tak mocno, żeby tym kolanem przytrzeć, ale... No wyglądało to całkiem fajnie. No, myślę, że było to po prostu ciekawe doświadczenie. Także, żeby nie przedłużać, co przejechałem się na motocyklu z drugiego projektu, no to jakiś pewno jest prognostyk na przyszłość. Bo mógł wsiąść i pojechać 8 sekund wolniej, bo mogło mu nic nie pasować, mógł się czuć niepewnie. A pojechał tylko 1/10 sekundy wolniej, także uważam, że jest jak super. Jak motocykl znowu zostanie w rodzinie, to się będzie nim jeździć, bo jest fajne. A to, co Paweł wielokrotnie mówił, Honda po prostu z racji na swoją klasę... Szacunek dla Hondy dożywotnio. Tak. Po prostu ja już nie jeżdżę tą Hondą, naprawdę, nie odpuściłem. Natomiast dzisiaj się bardzo cieszę, że się po prostu przejechałem. Ci, którzy mówią, że to się na tym nie da, to niestety nie przyjdą do Pawła. Dzisiaj widziałem... 44,1 na torze w Słomczynie, gdzie jest cały czas jazda w złożeniu i w zakręcie. Sorry, ale nie mam pytań na tego motocykla. Jestem zachwycony. Dzięki. Kończymy. Kończymy na dzisiaj. Nie do zobaczenia w następnych. Nasza pani reporter już tam trzyma kamerę. Ciężko, także... Okay.